ale krzywa! Przecież to wygląda no epicko. Hej, cześć, dzień dobry, witam was w nowym vlogu. Witamy was z 6. najmniejszego kraju na całym świecie, czyli z Liechtensteinu. Jesteśmy tutaj od wczoraj, dojechaliśmy tak około godziny 23:30 i nocowaliśmy w hotelu, który nazywa się Dżufa. Tak jak zawsze, do wszystkich hoteli będziecie mieć linki w opisie. Natomiast my jeszcze wczoraj zmienialiśmy koncepcję naszego wyjazdu, bo mieliśmy zacząć od północy Włoch. Jesteśmy w Liechtensteinie, więc zrobiliśmy to na odwrót, bo mieliśmy później wracać przez Liechtenstein. Natomiast tak nam wyszło lepiej. Widzicie, za mną są jeszcze ośnieżone góry i właśnie plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy w sumie dokładniej zobaczyć teraz zamek Vaduz. Vaduz to jest ogólnie stolica Liechtensteinu, jeżeli chodzi o Liechtenstein. On jest naprawdę mały, bo mamy tutaj tylko 40 tysięcy, niecałe nawet, mieszkańców. Język, jaki mamy tutaj, to niemiecki. Jest tutaj taki konkretny dialekt, natomiast jeżeli chodzi o porozumiewanie się, to właśnie w języku niemieckim, ale już no jako, że my nie obsługujemy tego języka tak super płynnie, więc rozmawiamy po angielsku i też bez problemu na razie udało nam się tutaj porozumieć. I tak naprawdę przyjechaliśmy już właśnie wczoraj praktycznie, że cały Liechtenstein, no ale właśnie dzisiaj chcemy troszeczkę zobaczyć i potem jedziemy, słuchajcie, do kolejnego kraju, bo jedziemy do Szwajcarii. Tam jeszcze nigdy wcześniej nie byliśmy, więc jesteśmy bardzo podekscytowani, natomiast nie będziemy zwiedzać całej Szwajcarii, tylko jedno tak naprawdę miasteczko, jeszcze tam jedno po drodze, natomiast przez to, że nie chcieliśmy od razu jechać jeszcze bardziej w dół, no to sobie to rozbiliśmy na kilka dni, jeżeli chodzi o trasę, żeby było nam łatwiej, bo jak widać, jesteśmy autem i to też nie jest taki wyjazd typowo wakacyjny, tylko jest to takie połączenie wyjazdu, zwiedzania i po prostu pracowania, bo normalnie będziemy też tutaj pracować, tak żeby wilk był syty i owca cała, więc nie wiem. Dobra, nie przedłużam. A ty jesteś wilgazą, tak? Nie przedłużam. Zabieram was do zamku Vaduz. My już jedziemy, ale popatrzcie, jakie mamy piękne widoki. Wczoraj właśnie tego nie widzieliśmy, no bo przyjechaliśmy już po ciemku. Czad. Jedyne, co widzieliśmy, to to, że jesteśmy bardzo wysoko, bo właśnie było widać światła miast. No, ciężko. O, teraz właśnie idealnie. Dobrze, że skręciłaś. Proszę. Dotarliśmy. W ogóle słyszycie te dźwięki? Świerszcze słychać. No i to jest właśnie zamek Vaduz. Przez właśnie jego nazwę stolica w tym momencie Liechtensteinu nazywa się Vaduz, a nie można go zwiedzać od środka, dlatego że mieszka tam cały czas rodzina książęca, bo właśnie tak jak mówiłam, tutaj rządzi książę, nie król, więc oni tutaj podobno mieszkają. Czego nie umiem sobie wyobrazić, bo no jak widzicie, jednak architektura jest taka dosyć starodawna, ale może w środku jest to zrobione bardziej nowocześnie. No i oczywiście też tutaj już sprawdzaliśmy, wszędzie jest napisane, że nie można tutaj latać dronem, a już miałam taki genialny pomysł w głowie, no ale oczywiście jak nie można, to nie można. My jesteśmy tutaj na takiej polnej dróżce, ale jak widzicie, tam niżej też można sobie podejść, więc zaraz to zrobimy. Magnes skupiony, winieta również, więc ruszamy dalej w trasę, opuszczamy już Liechtenstein. Byliśmy jeszcze w centrum i słuchajcie, tam jest tak spokojnie, tak cichutko. W ogóle miasto Vaduz, które jest właśnie stolicą Liechtensteinu, kompletnie nie wygląda na taką stolicę. Ustawiamy mapę i jedziemy do Szwajcarii, dokładniej mniej więcej, po prostu tak na południe, do chyba najpiękniejszego miasteczka, jakie istnieje. Zaraz się oczywiście o tym przekonamy razem z wami, więc myślę, że już tam się zobaczymy. Wyjeżdżamy już, ale zobaczcie jeszcze, jak fajnie widać ten zamek Vaduz z właśnie samej stolicy, bo on jest umiejscowiony właśnie na takim wzgórzu, więc wszystko pięknie widać. Dotarliśmy do Lauterbrunnen i to jest taka mieścinka właśnie w Szwajcarii, najbardziej znana
dokładnie z tego wodospadu, który możecie zobaczyć tutaj. On wypływa ze skały i tu jest właśnie takie przepiękne miejsce, gdzie możecie to podziwiać razem z tym przepięknym kościółkiem. Oczywiście mamy rzekę z wody z lodowców, więc ona też jest bardzo czysta i turkusowa. A tutaj z drugiej strony jeżdżą te mega popularne pociągi, które są mega drogie i następnym razem, kiedy będziemy w Szwajcarii, chcielibyśmy się właśnie nimi przejechać, bo myślę, że to jest też taka bardzo fajna aktywność, jeżeli chodzi o Szwajcarię. I my skorzystaliśmy, zrobiliśmy trochę materiałów na Outspire, dlatego że pod tą bluzą mam nowe body, czyli to z dekoltem kwadratowym. Dostałam już wszystkie ocenie oprócz tych nowych, bo słuchajcie, my wyjeżdżaliśmy w piątek, a w piątek właśnie do naszej szwalni przyszedł materiał beżowy. Jeszcze czekamy na drugi, więc myślę, że te dwa kolory po prostu już dogramy we Wrocławiu, z czego powstanie taki fajny filmik promocyjny. Fajny pomysł, nie? Nie mówiłam o nim Alanowi i tak mówię, nagrajmy to proszę jeszcze tutaj, bo tu jest, słuchajcie, naprawdę tak pięknie. Bardzo mi się to miasteczko podoba. Myślę, że jeszcze lepiej będzie wyglądało, kiedy po prostu będzie świeciło słońce i kiedy będzie cieplej, albo kiedy właśnie będzie śnieg. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda ten wodospad z miasta. Tak naprawdę to jest po prostu taka jedna ulica, która się troszeczkę ciągnie. Tam jest stoi Alan. Ale jak możecie zobaczyć, jest godzina chyba 19:20 w niedzielę i jest naprawdę już w tym momencie bardzo mało ludzi, ale ten wodospad, kurczę, wiecie co, idę i cały czas się na niego patrzę, to tak fajnie wygląda. Dzień dobry, witam Was drugiego dnia w Szwajcarii. W tym momencie jesteśmy jeszcze w naszym noclegu, którego Wam nie pokazywałam, ale design jest mniej więcej taki jak w Polsce w górach w 1999, więc nie wiem, czy jakoś super polecam, bo do przenocowania jak najbardziej, natomiast jeżeli zależy Wam na czymś fajnym, to no raczej nie, tym bardziej, że i tak za to zapłaciliśmy 700, a no nie wygląda. Natomiast no, noclegi w Szwajcarii, szczególnie jeżeli zamawiacie dzień przed, są dosyć ograniczone i są naprawdę bardzo drogie, więc i tak cieszę się, że udało nam się coś znaleźć. W tym momencie Alan ma rozmowę w pracy, więc czekamy sobie, aż wszystko ogarnie i będziemy ruszać dalej. W tym momencie chcemy jeszcze w Szwajcarii zobaczyć jedno miejsce. Ogólnie mało, jak możecie zobaczyć, zwiedzamy Szwajcarii, dlatego że ogólnie chcielibyśmy po prostu przyjechać tutaj osobno, zwiedzić cały kraj na spokojnie. Natomiast jak już byliśmy tak blisko, no to nie mogliśmy sobie tego odpuścić. Tym bardziej, że no zdecydowanie nam lepiej jest tak, niż od razu jechać do Włoch, bo nie wiem, czy mówiłam w tym filmie, ale ogólnie naszym takim punktem kulminacyjnym, docelowym, to są Włochy. O, a tak wygląda właśnie od strony podwórka ten hotel, więc my nocowaliśmy na ostatnim piętrze, gdzieś chyba tutaj, więc ma takie małe balkoniki, macie sporą przestrzeń, żeby sobie tutaj posiedzieć, tam jest Alan, a tutaj dalej, słuchajcie, nawet jest basen, więc spoko, no nie korzystaliśmy, ale można sobie popływać. Ale chyba najważniejsze są widoki, które są przepiękne. Tutaj za tą chmurą jest jeszcze taka ogromna góra. Niestety było ją widać właśnie tylko rano, gdzieś tak około 6, a później już niestety naszły chmury i już jej nie widać, ale i tak, no zresztą możecie zobaczyć, że wygląda to super. Dotarliśmy do pierwszego punktu z dzisiaj i jest to też ostatni punkt, który zwiedzamy w Szwajcarii. Ale to, co jest ciekawe, to to, że w ogóle już ten region kompletnie nie wygląda jak Szwajcaria, bardziej już właśnie jak Włochy. A jesteśmy teraz w Dolinie Versaska, czyli to, co mówiłam wcześniej, mam nadzieję, że tak mniej więcej się to czyta. No i ten most jest przepiękny, a woda, która tutaj płynie, jest krystalicznie czysta i kiedy jest troszeczkę lepsza pogoda, to ona wydaje się być jeszcze bardziej turkusowa, więc wygląda to przepięknie. Jest bardzo dużo takich kamieni i właśnie jest też tutaj bardzo dużo takich wielgachnych kamieni, więc wygląda to super. Całkowicie inny klimat niż to, co wcześniej widzieliśmy w Szwajcarii. Jak możecie zobaczyć, że domki są całe zrobione ze skały, więc to też mega fajnie wygląda. Jak tutaj będziecie w Szwajcarii, to bardzo polecam to miejsce. A tak już wygląda ten mostek z góry. Więc jak możecie zobaczyć, to ma przepiękny kształt. No i też właśnie jest zrobiony ze skały, tak jak tam dalej możecie zobaczyć domki. A tutaj te skały nawet trochę przypominają te z Seszeli, więc ja jestem zadowolona. Tu już jest trochę głośno, bo mamy wodospady,
ale jeszcze przeszliśmy w jedno miejsce, to jest tym mostem jedziecie tam do tego mostu, żeby go zobaczyć i właśnie po drodze jeszcze możecie zobaczyć taki piękny widok. Jedziemy sobie już dalej, ale chciałam właśnie Wam pokazać tutaj okolice. Jak widzicie, tu już są też palmy, jest w ogóle bardzo dużo winnic. I tutaj też wszystko wszędzie jest po włosku. A co jeszcze ciekawe, to tak naprawdę w Szwajcarii jest kilka języków, dlatego że no w większości, tak około 60%, to jest język niemiecki. Z Brna na zachód, tam już mamy język francuski, a tutaj już wszystkie napisy są po włosku. No i też się tak lekko zdziwiłam. O, właśnie tutaj macie, proszę bardzo, palemkę, żeby nie było, że tylko ściemniam i mówię, że są palmy. Więc no jest to dosyć ciekawe, nie sądziłam, że coś takiego zobaczę w Szwajcarii. Witamy kolejnego dnia, jesteśmy już we Włoszech. Wczoraj dojechaliśmy do noclegu gdzieś około godziny 23. No i ogarnęliśmy wszystkie sprawy i właśnie mamy godzinę 14 i dojechaliśmy do Cinque Terre, to jest po włosku 5 krain. Ten rejon składa się z takich 5 miasteczek. My dzisiaj chcemy zobaczyć 3, jeżeli nam się nie uda 3, to jutro przed wyjazdem zobaczymy jeszcze ostatnie miasteczko, więc 3 z 2. No i to po prostu jest taki rejon, gdzie mamy klify, mamy przepiękną włoską architekturę i przepiękne widoki. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz jest taka, powiedziałabym, że idealna, nie? Bo nie jest za gorąco, nie jest za zimno. No ja mam taki outfit na dzisiaj, troszeczkę jest zachmurzone niebo, w sumie nawet bardzo, ale nie przeszkadza nam to, idziemy zwiedzać, więc jak już dotrzemy, bo zaparkowaliśmy na tym takim drugim z dwóch parkingów, tym bliżej troszeczkę. No to są takie darmowe miejscówki, no ale już dobra. I 2,50 euro za godzinę, do 8 można parkować i to chyba tyle, więc lecimy. Okej, dotarliśmy na pierwszy punkt widokowy, to jest ten zdecydowanie popularniejszy i pewnie nawet kojarzycie go właśnie tutaj z tego miejsca. To nie jest takie super dostępne, dlatego że tutaj, jak możecie zobaczyć, normalnie jest barierka, ale tam jest też dziura oczywiście w płocie, przez którą można przejść i właśnie zrobić sobie tam zdjęcia. A tak już wygląda widok na miasteczko, które jest przepiękne. Bardzo szybko się tutaj idzie, bo wydaje mi się, że taka trasa już stricte do tego miejsca zajęła nam około 10 minut. I przy wejściu jest budka. O, nawet ją chyba widać tam gdzieś. I tam płaci się 7,50 euro za wejście. I możecie sobie właśnie wejść tutaj, albo możecie pójść dalej do Manaroli, jak dobrze pamiętam, że można po prostu przejść takim traktem. O, zobaczcie, tam nawet cytryny rosną. Fajnie. Dobra, teraz schodzimy, przejdziemy się przez miasteczko, chociaż już to raz zrobiliśmy i idziemy na drugi punkt widokowy. A teraz jeszcze szybko pokażę Wam, jak dojść w to miejsce. Więc tutaj macie tą główną ulicę i tu, jak możecie zobaczyć, takimi małymi napisami jest napisane Monte Rosso i właśnie wchodzicie tutaj do góry. Tu jest jeszcze jedna, a my teraz idziemy w drugą stronę na drugi punkt widokowy. I to jest nasz drugi punkt widokowy. On jest właśnie z drugiej strony, dlatego że pierwszy był gdzieś na tym szczycie, czyli po drugiej stronie. I nie wiem w sumie, czy to mi się nawet bardziej nie podoba, bo jest takie bardziej klimatyczne, są takie przepiękne, wielgachne aloesy i stąd można właśnie dojść do drugiej miejscowości. No ale jest cudnie. No i oczywiście widok dookoła przepiękne. I wejście tutaj jest już darmowe. I przed wyjazdem wzięliśmy jeszcze loda. Tutaj wzięliśmy wszystkie takie sorbety, truskawkę, melon i arbuz. Tu była najdłuższa kolejka, więc liczymy, że mają rację. Zobaczymy. Dotarliśmy do kolejnego miasteczka, czyli do Manaroli i to jest najmniejsze miasteczko ze wszystkich. I faktycznie jest malutkie. Tutaj jest taki punkt widokowy, ale my chcemy chyba jeszcze wejść troszeczkę wyżej, więc zaraz zobacz, czy nam się uda. Okej, tutaj na samej górze jest bardzo przyjemnie. Tutaj też już nie ma tylu ludzi, co jest troszeczkę niżej, więc jak coś, to polecam zejść do samej, wejść do samej góry. Robiliśmy zdjęcia, nagrałam też na story, jak robimy zdjęcia z Alaną, bo właśnie też dzisiaj wrzuciłam wspólną fotkę z Liechtensteinu i już się pojawiło pytanie, jak wy to robicie, więc pokazałam w kilku krokach, jak to u nas wygląda. Teraz jest fajnie przyjemnie, ale chyba zaraz będziemy spalać, bo siedzimy w cieniu. Jeszcze jedno miasteczko. O, piesiu! Jeszcze jedno miasteczko nam zostało.
więc lecimy. I też jak widzicie, tam co prawda nie ma plaży, ale ludzie i tak sobie leżą, się opalają, pływają, więc no my odpuszczamy dzisiaj pływanie w morzu. Może uda nam się zrobić to w Positano, a właśnie zdradziłam, że będziemy jechać do Positano, będziemy. Ale teraz chciałam wam jeszcze pokazać właśnie te domki, które myślę, że robią właśnie tą całą robotę. Ale dalej podtrzymuję, że chyba bardziej podobało mi się w tym poprzednim miasteczku. No i jak słyszeliście, Alan ma dokładnie takie samo zdanie jak ja. Witamy z trasy. Idziemy sobie teraz, nie wiem tak naprawdę ile, bo Google Maps mówi, że 20 minut pieszo, dlatego że okazało się, że nie ma w ogóle miejsc parkingowych w Rio Maggiore. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. I wszędzie jest polecone, żeby pojechać po prostu pociągiem z La Spezia. No ale że my już tu jesteśmy, no to po prostu pomyśleliśmy, że dobra, zostawimy auto wyżej i idziemy właśnie pieszo. Ja już to miasteczko tutaj z góry widzę. Mam nadzieję, że uda nam się tam dojść przed zachodem słońca, bo jak widać, jest już nisko. Ja tam próbuję zerknąć, czy w ogóle widać to miejsce, które najbardziej chciałam zobaczyć. A w ogóle tu mam na sobie nasze nowe body, czyli to w dekolcie z dekoltem kwadratowym, ale w bieli, jak możecie zobaczyć. Więc też chciałabym tam tu nieco nagrać na Instagrama i na taki promocyjny filmik właśnie tego body. Teraz możecie zobaczyć miasteczko, ale chyba nie ma jeszcze tego miejsca, gdzie ja bym chciała. No właśnie nie wiem, gdzie ja bym chciała. Widzę tam troszkę ludzi. Dobra, i zobaczcie, niecałe pół godziny i udało nam się dotrzeć do miejsca, w którym chcieliśmy być, więc jestem zadowolona jeszcze przed zachodem słońca, co widać. Więc teraz działamy dla Outspire. Poczekaliśmy do zachodu słońca, ale to, co jeszcze chciałam dać znać, to to, że wszędzie widziałam, że to miejsce jest zamknięte niby do 2024, ale jak widać, jest otwarte. Nie wiem, czy dla kogoś ta informacja jest przydatna, ale informuję, że jest otwarte. I tutaj na zachodzie się zebrało naprawdę sporo ludzi. Ale też się nie dziwię, bo no, sami spójrzcie na ten zachód. I jeszcze widzę, że ludzie tam sobie idą i tam też musi być fajnie, jeżeli chcecie mieć więcej miejsca, bo tam jest dużo mniej osób, to tam też polecam. Wracamy takim skrótem. W sumie jest pokazana ta droga. No to jak widzicie, nie wygląda to zbyt legitnie, ale jest, bo musimy dojść tam, gdzie już jeżdżą auta, które mogą wjeżdżać do miasta, a my się do nich nie zaliczamy. No dobra, więc my teraz idziemy, będę szła tyłem, bo tu jest lepsze światło. Więc podsumowując, które wyspy tak na świeżo, miasteczka najbardziej polecamy, to dla nas zdecydowanie najpiękniejsza była Warenza. Mogłam sprawdzić, jak to się czyta, więc przepraszam bardzo. Później bym powiedziała, że właśnie to miasteczko i na ostatnim miejscu dalibyśmy chyba Manarole. Przez to, że właśnie ona jest aż tak malutka, to po prostu za dużo nie ma tam nic do oglądania właśnie oprócz tylko tego jednego punktu widokowego. Jeżeli macie czas, to jak najbardziej, a jeżeli nie, to bym odpuściła. Uwielbiam zachody słońca i to jest nasz pierwszy zachód tutaj, więc ja się mega cieszę. Bardzo mi się tu podoba. No i też wiecie, już tu już taka cisza, spokój, nie ma ludzi. Jeszcze raz wam pokażę i uciekamy. No i powiedzcie mi, jak ja mam takim widokiem się nie zachwycać. No jest przecudnie. Uwielbiam. Nie wiem, czy widzicie dokładnie, co znajduje się tam, ale jesteśmy właśnie w Pizie i idziemy zobaczyć krzywą wieżę w Pizie. Bardzo się cieszę, że udało nam się to zrobić. Mniej więcej godzinka drogi jest właśnie z tego naszego ostatniego noclegu, więc oczywiście, że nie mogliśmy sobie odpuścić. Wieża w Pizie leży na takim placu, gdzie jest i właśnie katedra, i jest też podobno przepiękny cmentarz, jest jeszcze, jak dobrze kojarzę, baptisterium. Wejście na ten plac jest darmowy, ale jeżeli chcecie wejść na wieżę, to płaci się 18 euro. Jak widzicie, tutaj już od samego początku pełno magnesów. Oczywiście kupimy, ale najpierw najważniejsze, czyli idziemy zobaczyć tą wieżę. Dlaczego w ogóle ona jest taka krzywa? Jeżeli nie wiecie, to już wam śpieszę z odpowiedzią. Dlatego, że ona została po prostu postawiona na takiej bardzo gliniastej ziemi i osoby, które pracują w budowlance, to pewnie będą dobrze o tym wiedziały. Jeżeli ja coś mówię źle, to przepraszam. Ale krzywa!
Dobra, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jak się postawi fundament na takiej gliniastej ziemi, trzeba trochę dłużej poczekać, żeby zobaczyć, czy właśnie ona się nie zapada. No, a że nie poczekali, to ona się zapadła. Później próbowano wielokrotnie to naprawić, ale się nie udało, więc jest po prostu krzywa. I też, co jeszcze jest ciekawe, to niektórzy mówią, że właśnie z tej wieży Galileusz rzucał różne kule, żeby udowodnić swoją teorię, że ciała mają takie samo przyspieszenie i spadną w takim samym tempie, bez znaczenia, czy jest to piórko, czy jest to coś bardzo ciężkiego. No i jak możecie zobaczyć, wow! Ja jestem pod wrażeniem, bardzo mi się podoba, ja w ogóle bardzo lubię takie zabytki, więc mega się cieszę, że mogłam tutaj być. Myślę, czy coś jeszcze chciałam wam powiedzieć. W ogóle ogólnie, jeżeli chodzi o Pizę, to też to jest bardzo ciekawy przypadek, dlatego, że Piza kiedyś była miastem nadmorskim, ale właśnie też przez to, że no działa tutaj i to podłoże, i woda, to zostało nadbudowane dużo ziemi i Pisa nie jest już miastem takim stricte nadmorskim. Więc to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie ciekawostki odnośnie Pizy. My oczywiście podchodzimy bliżej, jak widzicie, jest dosyć sporo ludzi, jest dosyć głośno. I dotarliśmy do samej wieży. I wiecie co, nie wiem dlaczego, ale na nagraniach wszystkich ona wygląda na bardziej prostą niż jest w rzeczywistości. Alan w ogóle wcześniej... Tak, Alan wcześniej robił zdjęcia i mówi... Ty, ale ta wieża jest prosta na tych zdjęciach, ale ona naprawdę jest krzywa i nawet teraz jak patrzę, to powiedziałabym, że jest bardziej krzywa na żywo. No, stopień nachylenia to jest 4% w tym momencie, kiedyś było 5,5. A co jeszcze jest ciekawego, to to, że ona w ogóle została w 100% wykonana z marmuru, więc jest ogromnie ciężka. Ona jest w ogóle dużo niższa niż wieża Eiffla na przykład, a jest dwa razy cięższa niż wieża Eiffla, więc no nic dziwnego, że zaczęła się tak zapadać. Dzień dobry, witamy z Pompeji. Wczoraj jechaliśmy prawie 8 godzin, dlatego że w międzyczasie trafiliśmy jeszcze na jeden wypadek, taki spory pod Rzymem, i na drugie zmierzanie drogi, gdzie kompletnie nikt nic nie ogarniał, więc był też spory korek i dotarliśmy tutaj przed 24. Zostawiliśmy auto na parkingu i poszliśmy szukać swojego nocnego, który okazał się taki strasznie dziwny, dlatego że niby było w nazwie Luksury, a okazało się, że to był taki nocleg w jakimś zaułku. Jak ja to zobaczyłam, to myślę, super, fajnie, no bo oczywiście my ogarniamy nocleg dzień przed. No ale ogólnie jest już spoko i dzisiaj mamy troszeczkę wolniejszy dzień, bo jest teraz godzina 15, no zaraz będzie 15, bo o 15 mamy już kupione bilety na Pompeję, więc tutaj przyjechaliśmy, no ogólnie w tym momencie jesteśmy już w Pompejach i przyjechaliśmy zobaczyć jedno z ciekawszych miejsc, myślę, że we Włoszech, więc bardzo się cieszę, że nam się udało, więc zobaczymy sobie Wezuwiusza z Pompeji, bo tam przy takiej głównej bramie jest właśnie ten Wezuwiusz widoczny i też właśnie przez erupcję Wezuwiusza możemy dzisiaj zwiedzać Pompeję, bo pewnie już wszyscy wiecie, a jeżeli nie, to w 79 roku naszej już ery Wezuwiusz wybuchł i całe Pompeje zostały pokryte 6-metrową warstwą pyłu, popiołu i tego wszystkiego, co wychodzi z wulkanu. No i przez to też to całe miasto zostało bardzo dobrze zachowane i można zobaczyć po prostu tam figury, w jakich ludzie umarli, jeżeli tak mogę w ogóle powiedzieć. I ludzie, i oczywiście też zwierzęta. Więc jak już dojdziemy, to wam wszystko pokażę. Jesteśmy już w środku i normalnie bilety kosztują 14,50. Jeżeli kupujecie stacjonarnie online, są troszeczkę droższe, 16 euro, ale nie stoicie w kolejce. Natomiast my teraz jak wchodziliśmy o 15, to no nie było żadnych praktycznie kolejek, więc mogliśmy też kupić na miejscu, ale już kupiliśmy wcześniej, więc jesteśmy w środku i będziemy teraz zwiedzać. Jesteśmy teraz przy jednym z domów i zobaczcie w ogóle, jak tutaj przepięknie się ta podłoga zachowała. Dokładnie wszystko widać. Nie każdy dom jest w takim stanie, ale jak też widzicie, troszeczkę na ścianach zostało. Ten dom tu w ogóle wygląda tak bardziej okazale niż inne. Za każdym razem jak mijamy ten widok, to za nim zachwycam. Ale no muszę przyznać, że mieli bardzo ładne widoki tutaj. I też to, co zauważyliśmy z Alanem, to, że mieli strasznie wysokie krawężniki. Takie bardzo niewygodne do chodzenia.
Aż tutaj zobaczcie, że musieli już ludzie teraźniejsi wrzucić coś takiego, żeby się milej chodziło. Dobra, odejdę troszeczkę dalej, żeby wam to pokazać, ale to jest to, co wam mówiłam, że można też zobaczyć. Nie wiem, jak mam w ogóle nazwać, czy to jest, no bo to jest szkielet, bo w środku oczywiście nic nie ma oprócz samych kości, a to, co jest na, to jest właśnie te warstwy popiołu i lawy. A co jest jeszcze ciekawe, to wiadomo, że były dwa, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że wybuchy, ale dwa razy lawa spłynęła na Pompeję i wiadomo to stąd, że pierwsi ludzie byli znalezieni na samym dole, a później tak po 3 metrach właśnie tego popiołu i wszystkiego byli znalezieni kolejni ludzie. Zapewne oni po prostu wrócili tutaj, chcąc zabrać wszystkie swoje dobytek, cały swój dobytek, czy sprawdzić co u pozostałych członków rodziny. No i niestety też nie udało im się uciec. Doszliśmy teraz na taki główny plac, gdzie się dużo więcej, jak możecie zobaczyć, dzieje. I właśnie z tej strony mamy Wezuwiusza i mamy pierwszą bramę. Ogólnie są tutaj dwie takie główne bramy, ale też to, co jest ciekawe, to nawet jak wczoraj właśnie jechaliśmy do Pompeji autostradą po ciemku, to było widać światła już na samym Wezuwiuszu i ludzie w dalszym ciągu nie boją się tak blisko mieszkać, mimo tego, że sam wulkan nie daje takich efektów, powiedzmy, jak Etna, czyli nie wybucha cały czas, ale no, w każdej chwili może on wybuchnąć i dalej ludzie się tego nie boją, więc to jest też dosyć takim ciekawym zjawiskiem. Teraz jesteśmy w takim największym domu w Pompejach, ale bardziej urzeka mnie po prostu ten widok i przede wszystkim tutaj ten, no mogłabym tutaj siedzieć i patrzeć. Przed wyjściem jeszcze jest taki budynek z innymi ciekawymi eksponatami i znowu mamy szkielety ludzi, a tu możecie nawet zobaczyć, że widać mu jeszcze zęby. Jest ich naprawdę sporo. Nawet się tego nie spodziewałam, ale też możecie zwrócić uwagę na to, w jakich są pozycjach. Widać, jakby się przed czymś albo chowali. I tu mamy kolejne, zobaczcie, że są nawet dzieci. Zobaczcie, a tutaj nawet mamy konia. Dobra, jesteśmy już przy aucie. W ogóle jesteśmy na takim parkingu, gdzie płaci się 2 euro za cały dzień. Parking jest czynny do 20:30 i potem raczej trzeba wyjechać, więc wtedy przeparkowaliśmy go wczoraj na parking przy Carrefourze za 15 euro. Uważaj tam. I no spoko, tutaj była fajna miejscówka. No i zobaczcie w ogóle, jak stąd pięknie widać Wezuwiusza, więc fajny jeszcze punkt widokowy na samym parkingu. Więc jak planujecie na przykład tutaj przyjechać tylko, żeby zobaczyć Pompeję, no to polecam ten parking, ale z tego, co widziałam, on też jest najbardziej oblegany przez to, że po prostu kosztuje 2 euro za calutki dzień, a wszędzie inne parkingi to jest 2 euro minimum za godzinę. Więc wsiadamy teraz do auta, pakujemy wszystkie rzeczy i jedziemy do Sorrento. Jedziemy do Sorrento, dlatego że stawiamy tam auto i jedziemy autobusem do Positano. Obawiam się, że jest to bardzo głupi pomysł, dlatego że, nie wiem czy to mówiłam, ale wczoraj we Włoszech było święto narodowe, co widać, tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego że ja zawsze myślałam, że Pompeje to jest takie bardzo spokojne miasteczko, ale nie, słuchajcie, wczoraj jakie tu były korki, jak ciężko w ogóle było znaleźć właśnie wolny parking, więc musieliśmy dosyć daleko zaparkować na noc, więc obawiam się, co to będzie w Positano, dlatego też nie jedziemy autem tam, tylko zostawiamy w Sorrento i z Sorrento jedziemy już autobusem chyba za 3 euro do Positano. Z tego też, co wyczytałam, to trzeba kupić bilet najlepiej w tą i z powrotem od razu w jakimś kiosku, bo w autobusie nie można kupić. Więc też jak na przykład chcecie zobaczyć to Furore di Fiorgi, co chcieliśmy, ale odpuszczamy, bo jest to zbyt ryzykowne, to no, musicie kupić wcześniej bilety, bo tam nigdzie nie można kupić i po prostu nie wejdziecie do autobusu. Obawiam się, że to będzie jedna wielka tragedia. Ale no słuchajcie, jesteśmy już tak blisko Positano, że aż no szkoda byłoby tego nie zobaczyć, więc po prostu spróbujemy, zobaczymy uliczki, kupimy magnes i po prostu będziemy wracać i jechać do miejsca, na którym najbardziej mi zależy ze wszystkich w całych Włoszech, bo jak zobaczyłam to miasteczko, to stwierdziłam, o nie,
to jest miejsce, gdzie ja koniecznie muszę jechać, więc oczywiście też Wam pokażę. Dotarliśmy do przystanku i w tym momencie jest taka kolejka, żeby wsiąść do autobusu. Jak widzicie, już zakręca. I jeden autobus już odjechał. Tak powiedzmy, że no, kilkadziesiąt osób wsiadło i zobaczymy, jak będzie następny autobus odjeżdżający co pół godziny. Więc na pewno byłoby lepiej pojechać tymi pierwszymi i chyba zaczyna on odjeżdżać około godziny 7. Więc zobaczymy, czy teraz nam się uda, bo my jesteśmy tu. Tam siedzi Alan, ja jestem w cieniu. I tyle osób musi jeszcze wejść, więc nie wiem, czy się załapiemy teraz na ten autobus, czy jeszcze na kolejny, czyli to będzie za godzinę. Dobra, udało nam się wsiąść do autobusu i tak po około 40-50 minutach byliśmy już na miejscu. Kazali nam wysiąść na samej górze, więc na razie powoli sobie schodzimy. Chcemy zacząć od tej plaży z Positano Spaggia. Ale też możecie tutaj zobaczyć już kopułę kościoła, to też jest bardzo często pokazywany kościół, więc mamy kościół na pierwszym planie. No i oczywiście możecie zobaczyć całą zabudowę, jak jest fajnie umiejscowiona na skalę. No i oczywiście klasycznie plaża, która chyba jest jedną z popularniejszych, no można powiedzieć, że atrakcji w tym miasteczku. Ale na razie mamy do pokonania cały czas milion schodów. Przed Państwem chyba jeden z popularniejszych widoków, jeżeli chodzi o Włochy. I nie zdziwi Was pewnie fakt, jak powiem, że jest ogrom ludzi. I tu naprawdę jest wszędzie bardzo dużo. Zresztą tutaj na plaży, jak widzicie, też jest bardzo dużo. Ale muszę przyznać, że widok stąd jest bardzo, bardzo ładny. I idziemy sobie dalej. Teraz na taki właśnie punkt widokowy, z którego widać całe miasto troszeczkę dalej. No i zobaczcie, już dopiero co weszliśmy i już zaczyna być pięknie. W ogóle teraz było tam przed chwilą widać, że taki duży statek przypłynął z masą dosłownie ludzi, więc chyba już nawet nie będziemy schodzić do miasta, do środka, bo też stąd gdzieś odjeżdża autobus z powrotem, więc idziemy się przejść. No i powoli będziemy wracać. Jedziemy już, ale zobaczcie, jak fajnie widać teraz Wezuwiusza. Oczywiście stajemy w korku, bo oczywiście znowu był jakiś wypadek. W ogóle chyba jeszcze nie poruszaliśmy tutaj tej kwestii. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że ludzie tutaj jeżdżą po prostu tragicznie. Trzeba docenić to, jak w Polsce wszystko jest poukładane na drogach. Jak może nie każdy super jeździ, ale każdy wie, w jakiej kolejności gdzie jechać. Tutaj to po prostu wszyscy... No jak na bank. Jak dosłownie. Alan teraz mówi, że on mógłby już teraz nawet w Bangkoku jeździć. Bo to, że już słyszeliśmy, że Włosi mają taki bardzo luźny styl jazdy, ale wiecie, ja rozumiem na przykład na takiej drodze dwupasmowej jak w tym momencie, ale oni też tak jeżdżą, jak macie te takie mini, malutkie uliczki, to nie dość, że tam dwa auta muszą się zmieścić, a czasami i tir, i auto, to te skutery po prostu wcisną się wszędzie. I jeszcze te stopy wstawiają na ziemi, tak jakby bardzo prosiły o to, żeby ich przejechać. No po prostu strasznie trzeba uważać, nie tylko na siebie, ale też właśnie na innych, żeby nic nikomu nie zrobić krzywdy. Więc jak kiedyś tutaj się uda wyjechać, to bardzo będziemy się cieszyć, bo i to jest stresujące dla Alana, no oczywiście, i dla mnie, bo też jeździliśmy dzisiaj tak, że ja tu miałam otwarte okno i patrzyłam, ile Alan jeszcze może wjechać na ścianę, żeby nie walnąć i żeby nic nie zahaczyć, a żeby można było przejechać. No i jak już tak stoimy w tym korku, to jeszcze parę słów o Positano. Wiecie co, mamy ogólnie z Alanem bardzo takie mieszane uczucia, dlatego że samo Positano w sobie, jeżeli chodzi o architekturę, ułożenie i tak dalej, bardzo ładne. Myślę, że poza sezonem, kiedy nie ma ludzi, kiedy możecie zostać na noc, to to będzie świetna miejscówka. Natomiast jeżeli chcecie odwiedzić Positano tak jak my, czyli przyjechać i to już, no powiedzmy, że w sezonie i to jeszcze w momencie, kiedy Włosi wczoraj mieli wolne, no to nie było to najbardziej komfortowe zwiedzanie ever, bo było naprawdę masa ludzi. Ale nie mam zamiaru narzekać, bo samo miejsce bardzo mi się podobało, ale też nie wiem, czy jest w nim coś takiego. Specjalnie bym nie. No właśnie, jakby, o właśnie, bo ja też Alanowi powiedziałam, że jakbyśmy, kurczę, przyjechali z Wrocławia tylko i wyłącznie na Amalfi Coast, na to, żeby, po to, żeby zobaczyć Positano, to byłabym troszeczkę zawiedziona. Tak czy siak,
Pozytano zobaczone, było super, ale raczej drugi raz nie wbijałabym się tam w sezonie, bo no, było też strasznie gorąco po prostu i było też strasznie dużo ludzi, więc no, zależy co lubicie. Dzień dobry, witamy w kolejny dzień. Dojechaliśmy właśnie do Arbello Bello i to, co jest ciekawe, to to, że to miasteczko nie wygląda całe właśnie w taki sposób, tylko jest taka konkretna, powiedzmy, że dzielnica, gdzie właśnie są umiejscowione domki typu Trullo. I co jest jeszcze fajne, to my poza Arbello Bello śpimy właśnie w takich domkach i prawdopodobnie one nie są stworzone pod Airbnb, tylko właśnie one sobie stały, więc właściciel kupił i zrobił z tego Airbnb nocleg. W sumie to jest na Bookingu zamówiliśmy, nie? Na Airbnb. I takie właśnie takiego stylu domki można zobaczyć przez całą podróż. My jechaliśmy z noclegu do tutaj centrum, do parkingu, 15 minut niecałe, więc już Wam pokazuję, o jakie domki Wam mi chodzi, bo na razie mówię cały czas tylko te Trullo, a zaraz właśnie wszystko Wam pokażę. No dobra, i spójrzcie na te domki, przecież to wygląda no epicko i jak tylko zobaczyłam, że coś takiego znajduje się we Włoszech, to od razu powiedziałam Alanowi, że koniecznie musimy tutaj przyjechać. I powiem szczerze, że jestem zaskoczona, że jest też tyle ludzi, dlatego że, no może dlatego po pierwsze, że jest weekend, ale ogólnie rzadko się z tym miejscem spotykałam. A co jeszcze jest ciekawe już odnośnie samych tych domków, jak widzicie, na przykład tam na tym jednym jest narysowane, w sumie tam chyba jest krzyż, ale ogólnie takie malunki na dachach miały przynosić pomyślność właśnie temu domowi, więc stąd one tutaj są. A tak to wygląda właśnie z drugiej strony, no przepiękne. To jest dla mnie na pewno na top liście całych Włoch, bo mimo tego, że jest trochę ludzi, to i tak klimat jest genialny. A tutaj to Trullo jest bardzo popularne, bo jest Trullo siamskim. Jak widzicie, ma dwa daszki. No i sama miejscówka też bardzo przyjemna. I kolejne domki. To miasteczko jest też wpisane na listę UNESCO. No po prostu, słuchajcie, nie mogę. To mi się tak podoba. Jest tak pięknie, jest tak klimatycznie, że mogłabym tutaj zostać zdecydowanie dłużej. No dobra, dotarliśmy do kolejnego miejsca i jest to miasteczko Matera. Tak naprawdę ona w tym momencie składa się z takich, nawet możemy powiedzieć, trzech części, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej po prostu klasycznej miejscowości. Natomiast Matera jest jednym z najstarszych miast na świecie. Znalazłam gdzieś informację, że jest to trzecie najstarsze miasto na świecie. Powstało ono w epoce kamienia łupanego, więc już możecie sobie w tym momencie wyobrazić, jak ono jest stare. I to, co jeszcze jest ciekawe, to to, że w ogóle do 1954 roku w tym miasteczku mieszkali ludzie bez prądu, bez wody, w takim strasznym brudzie, gdzie było milion różnych chorób. Większość dzieci w ogóle nie dożywała, ale w momencie, kiedy pojawiła się taka publikacja odnośnie tego właśnie, jak tutaj wygląda życie, to dopiero rządy Włoch się tym zainteresowały i wyludniły całą tą miejscowość, dając im mieszkania, powiedzmy, że w blokach. A też możecie sobie wyobrazić, jak pewnie było im ciężko, gdzie żyli no, w taki sposób, jak żyli, i musieli się przenieść do takich już, powiedzmy, że standardowych mieszkań. Po jakimś czasie życie tutaj wróciło, bo miasto, ogólnie rząd po prostu stwierdził, że szkoda, żeby to się zmarnowało, więc jak tam ktoś zrobił remont, to mógł tam mieszkać dalej. No i właśnie idziemy dzisiaj oglądać to miasto. Co jeszcze jest ciekawe, to tutaj była kręcona pasja Mela Gibsona i prawdopodobnie niektóre tam części tego najnowszego Bonda. Więc fajne, ciekawe miejsce, zobaczymy jak będzie. Oglądałeś Bonda? Tego a tu w kinie byłeś na tym? A to gdzie? Ale nie, że cały Bond, tylko ja słyszałam, że właśnie najnowszy. Z 2021, to jest chyba najnowszy. No to tutaj też kręcili. Dobra, więc idziemy. Przyszliśmy tutaj, czyli tu mamy widok właśnie tą starą część Matery. I pierwsze, co Alan powiedział, że to wygląda jakby się tutaj ścigali tym autami w Bondzie. Więc potwierdzone info, nawet właśnie Alan przed chwilą wygooglował i tutaj zrobili, właśnie dokładnie w tym miejscu zrobili sobie zdjęcia, więc potwierdzone info, moi drodzy. Idziemy dalej. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tutaj są takie różne wzgórza i jak dobrze się przyjrzycie, to widać takie dziury i właśnie tu i to są właśnie jaskinie, w których kiedyś żyli ludzie właśnie w okresie kamienia łupanego, więc no
jest to ciekawe na pewno doświadczenie, żeby zobaczyć właśnie takie miejsce i te jaskinie i całe miasto zrobione w skalę. No ale oczywiście idziemy głębiej, zobaczymy co jeszcze uda nam się znaleźć. O, idąc w dół do miasta, jest taka fajna panorama właśnie na to miasto na wzgórzu. No i też jak możecie się przyjrzeć, wszystko jest zrobione w skalę. To wygląda przepięknie. Trochę kojarzy nam się z miasteczkiem na Majorce, jak dobrze pamiętam. Ale jednak to, o, to by było miasteczko Deja. Właśnie w tym momencie mi się przypomniało, a wcześniej nie mogłam sobie przypomnieć. Więc chodzi tutaj o miasteczko Deje i no to robi dużo większe wrażenie. Kupiliśmy lody tutaj. Wzięliśmy truskawkę, brzoskwinię i mango, bo zawsze bierzemy jakieś sorbety. Ale to mango jest jakieś takie turbo aksamitne, takie gładkie, tak się przyjemnie to je. Naprawdę te lody są bardzo dobre. I za 3, no powiedzmy, że gałki zapłaciliśmy 3 euro. Więc jak będziecie tutaj w Materze, to bardzo polecamy tą miejscówkę, bo naprawdę mega, mega smaczna, a zawsze podobne smaki bierzemy i naprawdę jest bardzo dobre. Popatrzcie na to, teraz to już zdecydowanie dużo lepiej widać te wszystkie jaskinie. To jest miejsce, które nazywa się Sasso Caveoso i to jest właśnie ta najstarsza część, co no, jest logiczne, jako że mieszkali właśnie ludzie w tych jaskiniach. Nie wiem, czy można do nich wejść, bo wydaje mi się, że tutaj, zresztą po pierwsze nikogo nie widzę w tej jaskini, nigdzie. A po drugie nawet nie wiem, czy jest jakakolwiek droga, bo tutaj jest pierwszy punkt widokowy. Tam... Ja widzę, że ktoś tam idzie. Gdzie? Na wprost. A, okej. Okay. Kurczę, nie wiem, czy mam aż tyle czasu, żeby tam iść. Bo wygląda, że to jest dosyć daleko. Faktycznie tu jest taka ścieżka. No ale stąd i tak to wygląda fajnie. A to jest pozostała część miasta. Mi się wydaje, że kiedyś o tym słyszałem, że to czytałem. Ja nigdy o tym nie słyszałam, bo w ogóle ciężko było mi zrozumieć, jak usłyszałam, że we Włoszech jest jeszcze miejsce, w którym zachowane jest domy ludzi z epoki kamienia łupanego. W ogóle jak to brzmi? Ostatnie miejsce na dzisiaj, jak widzicie, na zachód słońca. Jesteśmy w Polignane Amore. Mam nadzieję, że tak się to wymawia. I tam jest klif i plaża, która zawsze wyświetla się w momencie, kiedy szukacie coś ciekawego do zobaczenia w Bari. I my byliśmy przekonani, że to jest w Bari, ale moi drodzy, nie jest w Bari, jest właśnie w Polignane Amore. Dobra, nie wiem, czy wcześniej powiedziałam Polignano czy Polignano. Dobra, wiecie gdzie, zresztą macie tutaj napisane, gdzie to jest. Ja włoskiego nie potrafię i czasami tego żałuję, bo ostatnio, to jest w ogóle nasz czwarty raz we Włoszech, trzeci raz na kontynencie, bo byliśmy jeszcze na Sycylii. No i właśnie idziemy zobaczyć tą plażę, idziemy zobaczyć tą w ogóle zatokę, klif i tam pewnie już spędzimy pozostałą część dnia. Obok tutaj jeszcze jest takie miasteczko, które nazywa się Monopoli i podobno też jest przepiękne. Jeżeli to miejsce jakoś bardzo nas zawiedzie, to może jeszcze tam podjedziemy, ale w sumie już zapłaciliśmy za parking na 3 godziny, na 2,5 godziny. No ale no trudno, jak będzie bardzo niefajnie, to wtedy tam pojedziemy. Ale oczywiście zaraz wam pokażę, jak wygląda ta zatoczka. Alan powiedział, że moje połączenie kolorystyczne dzisiaj outfitu jest super, więc wam pokazuję, bo to jest, słuchajcie, nasze nowe body Caro, o którym już wcześniej mogliście, który już wcześniej mogliście zobaczyć, ale to jest w tym odcieniu Midnight Blue, który już wcześniej było dostępne i będzie też właśnie w tym kolorze. No i jak widzicie, z białymi shortami do takich stylówek letnich będzie mega, a mam go na sobie oprócz tego, że oczywiście chciałam, to kręcimy kolejną część tego takiego spotu promocyjnego, tego body, więc mam nadzieję, że tam też uda nam się właśnie to zrobić. Zawsze jak coś zwiedzacie i widzicie, że jest tam dużo ludzi, to zawsze się tam idzie. Więc idziemy i właśnie w bardzo dobre miejsce docieramy, nie w nasze ostateczne, ale tu z góry możecie zobaczyć właśnie tą plażę. No w internecie jakoś tak bardziej, bo tu są, wiecie, śmietniki, jakieś coś tu i ta plaża jest taka bardzo nieokazała. No ale dobra, idziemy zobaczyć jeszcze oczywiście, jak to wygląda z poziomu klifu, który znajduje się po tej stronie. Problem jest taki, że i tu są jest siatka i tam jest siatka, więc chyba jechaliśmy ponad godzinę, żeby tam nie wejść. Dziwiłam się, czemu wszyscy są po tej stronie, skoro stamtąd jest fajniejszy widok. No ale chyba już wiem.
bo tutaj się nie da wejść. Udało nam się zejść w innym miejscu, bo chcieliśmy być tam, ale jesteśmy troszeczkę dalej i tak tu wygląda pięknie. Tutaj właśnie był zachód słońca, bo jak widzicie, już prawie słońce zaszło i tu chyba jest też jakieś spotkanie albo kursy fotograficzne, bo wszyscy panowie przyszli właśnie ze statywami i układają wszystko i robią zdjęcia, więc no nie dziwię się, w sumie fajna miejscówka. Więc jak coś, to da się zejść, ale nie na ten klif, o którym myśleliśmy. No dobra, przed noclegiem zeszliśmy jeszcze tutaj. To jest panceroteria i zobaczcie, to wygląda jak taki pierożek. W środku jest na dzenie coś a la pizza, więc sprawdzimy i damy wam znać, czy dobra. Za niedługo uciekamy, więc pokażę wam tak szybko, jak wyglądał nasz nocleg, o którym właśnie wam mówiłam. Więc to jest wejście do naszego pokoju, mieszkania. Zaraz wam oczywiście go pokażę. I najwięcej dzieje się właśnie tutaj z tej strony, dlatego że tu są pozostałe pokoje. Jest ich kilka tutaj, a tam dalej właśnie już nie chcę, bo tam są, tam pani jest, więc nie chcę przeszkadzać, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę możecie zobaczyć, że tam jest basen, są leżaki, więc jeżeli macie ochotę po prostu spędzić sobie tutaj na przykład jeden dzień i poodpoczywać między zwiedzaniem, no to zdecydowanie jest to fajna miejscówka. Same te pokoje z zewnątrz są przepiękne. Jest też miejsce parkingowe, więc jeżeli jesteście autem, to bez problemu, bez auta może być ciężko tutaj się dostać. No i tak wygląda tutaj ta cała okolica i zaraz wam pokażę, jak wygląda w środku. No dobra, to chcę wam pokazać nasz nocleg. Jest on zrobiony na wzór takich domków właśnie Trullo, więc też design, zresztą jak widzicie, z tyłu jest taki bardzo ciekawy i starodawny, więc tutaj, moi drodzy, mamy łazienkę klasyczna, wszystko co potrzeba jest. No i właśnie wchodząc tutaj mamy już salon połączony z kuchnią. Przepiękne ściany, przepiękny sufit, nie wiem czy widzicie, ale w ogóle lampa jest troszeczkę zrobiona na wzór talerza, tak jak po prostu byłby tam talerz, może i nawet jest. I on po prostu jest dziurka, żarówka i tak wygląda lampa. Jeszcze jest tutaj kilka rzeczy, są dwa takie siedzenia. Jest też telewizor, z tego co wiem jest też jakaś telewizja, ale no, my nie oglądamy, więc nawet nie mam pojęcia. I tak wygląda już kuchnia, więc też wszystko co potrzebne jest. A tutaj mamy sypialnię i tak naprawdę to jest takie właśnie małe pomieszczenie tylko i wyłącznie na łóżko. Tak wygląda to jest sklepienie i znowu możecie już teraz bliska zobaczyć ten żyrandol. Fajnie to wygląda. No tu jest takie jeszcze małe miejsce na ciuchy. I to w sumie tyle, więc... A, no i oczywiście jest lodówka. Bardzo nam się tutaj podobało, więc tak jak mówiłam, zostawiam linki w opisie. I to, co jeszcze jest zabawne, to jest najtańszy nocleg ze wszystkich, które do tej pory mieliśmy. Może dlatego, że nie jest to aż tak popularny kierunek, no ale zdecydowanie warto. No dobra, kto zgadnie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w 5. najmniejszym kraju na świecie i w najstarszej na świecie republice. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to witamy was z San Marino. Po 6 godzinach podróży przyjechaliśmy tutaj w sumie prawie, że na zachód słońca. Chcemy wejść oczywiście na taką najstarszą twierdzę San Marino, od której wszystko się zaczęło. I ta twierdza znajduje się na Monte Titano. A teraz wchodzimy przez taką bramę i będziemy zwiedzać. Aha, jeszcze miałam wam pokazać tutaj ten widok, to pokazuję. Taki widok rozpościera się przed wejściem do miasta. W sumie w mieście już jesteśmy, tutaj w ogóle jest 61 km kwadratowych, mieszka około 33 tysięcy ludzi, więc niezbyt dużo i myślę, że uda nam się wszystko zobaczyć przed zachodem. I kolejne lody. Napiszę wam, gdzie kupiliśmy i później, czy będą dobre. Strasznie tu wieje, więc mówię w przerwach. Dotarliśmy do, jak dobrze kojarzę, ostatniej twierdzy i tu jest, zobaczcie, takie przepiękne miejsce. A tak wygląda to z drugiej strony. W ogóle na samym początku myślałam, że są dwa takie podejścia, że właśnie do wieży numer 2 i do wieży numer 3, a okazało się, że to jest dwa w jednym, czyli ta jedna ścieżka jest właśnie i do tego, jeżeli chodzi o takie ładne miejsce po prostu, a z drugiej strony właśnie do tamtego tam widać, więc tutaj to wygląda mega fajnie. Wiem, że już tutaj słabo widzicie, bo słońce mocno świeci, ale trafiliśmy jeszcze na rynek, ogólnie chcemy dojść do naleśników,
które czuliśmy idąc w górę. No ale właśnie trafiliśmy jeszcze na to miejsce, więc też Wam pokazuję. W ogóle San Marino bardzo ładne. Teraz już jest wieczór, więc też nie ma aż tylu ludzi, przez co też przyjemnie się zwiedza. Nie jest też już tak gorąco, więc też jest podwójnie przyjemnie. Tak teraz właśnie z Alanem jeszcze rozmawialiśmy, że bardzo ładne jest to miasteczko, w sumie kraj, stolica. I ona jest troszeczkę inaczej zrobiona niż Włochy. Jak widzicie, tutaj te budynki mamy zrobione ze skały. One są też takie dużo bardziej dopracowane. Bo nie wiem, jeżeli byliście we Włoszech, to pewnie jak z bliska patrzyliście, to widzieliście, że no ładne ogólnie są te domy, natomiast one są tak zrobione niechlujnie. Natomiast tutaj wszystko jest tak cudownie dopracowane. Wygląda to naprawdę fajnie. Raczej specjalnie tutaj bym nie przyjeżdżała, natomiast jeżeli będziecie już we Włoszech, to bardzo polecamy. A tak, moi drodzy, wygląda San Marino 19:30 w niedzielę. Po naleśniczkach to sobie mogę, no nie wiem, ewentualnie o nich pomarzyć, bo już są zamknięte. Tak jak wszystko praktycznie, z wyjątkiem kilka restauracji, ale bardzo mieliśmy ochotę na te naleśniki, więc trudno. Idziemy do auta i jedziemy dalej jeszcze chyba 3 albo 4 godziny. Witamy kolejnego dnia już z włoskich Dolomitów. Jedziemy zobaczyć nasz ostatni punkt podróży, ale słuchajcie, chciałam się przespać, bo wczoraj wróciliśmy bardzo późno. No ale jak? Powiedzcie mi jak? Jak ja mam spać, kiedy wokół mnie są po prostu tak piękne widoki? Już przed chwilą Alanu mi powiedziałam, że ja tu powinnam mieszkać, bo to jest coś, co bardzo mi się podoba. No ale właśnie jedziemy jeszcze troszeczkę ponad godzinę, ale już mi się tak bardzo podoba. Na pewno tutaj wrócimy. Ogólnie mieliśmy przyjechać tylko i wyłącznie do Dolomitów, natomiast patrzyliśmy na pogodę i tak troszeczkę nas martwiła, dlatego postanowiliśmy objechać Włochy, więc już od razu mówię, że my na pewno tutaj wrócimy, bo o, na pewno tu wrócimy, żeby zobaczyć różne inne miejsca. Ja już też robiłam research i jest naprawdę tutaj sporo i szczytów, i innych miejsc, które warto zobaczyć. Więc spodziewajcie się, mam nadzieję, że nie wiem, może w przyszłym roku zobaczymy. No ale na razie będę się napawać tymi widokami. Ogólnie tu jedziemy nad jezioro Dei Braies i nie sądziłam, że po drodze zobaczymy Trecimę. Nie mam pojęcia, jak to się mówi. Ja wiedziałem. Wiedziałeś? I mi nic nie powiedziałeś, jak ja to zobaczyłam, gdzie tak uciszłam i udało nam się wykręcić i stanąć, bo tutaj jest parking. Więc od razu usiedliśmy i ja się byłam tak cieszę. Bo chciałabym wejść nie na same szczyty, ale tam i już właśnie z Heleną też to planowaliśmy, no ale tak jak mówiłam, a wcześniej ostatecznie tam nie pojechaliśmy. Super. Daj okejkę. I moi drodzy, dojechaliśmy do naszego ostatniego punktu podczas zwiedzania Włoch, czyli do Lago di Braies, czyli jednego z popularniejszych jezior tutaj w Dolomitach. Co jest jeszcze ciekawe, widzicie tutaj ten hotel. On nie ma zbyt pozytywnej historii, dlatego że tutaj w czasach II wojny światowej przytrzymywani byli zakładnicy SS i zostali oni wyzwoleni dopiero przez żołnierzy amerykańskich. I w ogóle też, nie wiem czy... O, nawet tutaj możecie zobaczyć. Zobaczcie, że jest najpierw po niemiecku napisana nazwa tego jeziora, a potem właśnie po włosku. I to dlatego, że podczas I wojny światowej te obszary należały jeszcze do Austrii, ale właśnie później zostały one przyłączone do Włoch i bardzo dużo osób się z tym nie mogło pogodzić, dlatego teraz mamy i tutaj połączenie języka niemieckiego i języka włoskiego, więc często też jak się tutaj mówi do kogoś po włosku, to on odpowiada po niemiecku. No ale już widzę, że jest w ogóle bardzo dużo łódeczek, bo też jeżeli chodzi o to jezioro, to no nie muszę mówić, że jest położone w przepięknym miejscu, ale też można sobie wynająć łódkę i popływać po jeziorze. My jesteśmy gdzieś w okolicach godziny 14, więc jak widzicie, też jest sporo ludzi i raczej nie mam co liczyć na jakieś ustronne miejsce, ale mam nadzieję, że i tak uda nam się w fajny sposób zobaczyć to jezioro i poczuć jego klimat, więc idziemy. I też to, co jeszcze jest ciekawe, wzięliśmy drona, żeby tutaj latać i wszędzie tu jest zaznaczone, że nie można latać dronem. No a jeżeli mniej więcej siedzicie chociaż trochę na Instagramie, YouTubie i tak dalej, to pewnie mogliście zobaczyć, że jest pełno ujęć tutaj z drona, ale jest jak byk
że nie można, bo to jest w ogóle obszar prywatny. To jest bardzo fajny teren, już widzę piesiałki w wodzie. Dobra, idziemy, pokażę wam ten taki najpopularniejszy spot. Posiedzimy tutaj trochę, poobserwujemy, ponapawamy się górami i będziemy jechać do Polski. Dotarliśmy. Już teraz nawet widzę, że na żywo to wygląda dużo lepiej niż w kamerze. Ale troszeczkę jestem zaskoczona, dlatego że chcieliśmy pójść tam na ten pomost, żeby zobaczyć tak na wprost góry. I jest napisane, że jeżeli nie wykupuje się łódki, to nie można tam wejść. I tak się zastanawiam, czy po prostu wszyscy łamią prawo i tam wchodzą. Czy jednak można tam wejść? No dobra, my już jesteśmy w aucie gotowi do drogi i kończąc tego vloga chcielibyśmy podzielić się swoim top 3 i jeszcze takim ostatnim wrażeniem odnośnie tego jeziora Lago di Braies. Szczerze jestem troszeczkę zawiedziona i to nie dlatego, że byli ludzie, czy że to wyglądało inaczej niż myślałam, ale po prostu wszystko, co jest pokazywane w sieci, moim zdaniem jest robione tak przy wschodzie słońca w okolicach 7-8 rano, bo tam wtedy całkowicie inaczej światło pada i daje wam całkowicie inny obraz na to po prostu, jak to jezioro wygląda. Na ten moment powiedziałabym, że dużo bardziej podobało mi się jezioro Zibenzi. Więc na pewno tu jeszcze wrócimy i jak właśnie wrócimy zwiedzać Dolomity, to wtedy pojedziemy tam wcześniej rano sprawdzić, a jeżeli wy byliście wcześniej rano i na przykład później, to dajcie znać, czy moja teoria jest słuszna. A jeżeli chodzi o top 3 z tego całego wyjazdu, to będzie ciężkie. Dlatego, że na pewno chciałabym powiedzieć o Arbelobello, na pewno chciałabym powiedzieć o Materze, bo są to takie bardzo nieoczywiste punkty na mapie Włoch, o których nie słyszy się tak często, a naprawdę uważam, że mają przepiękny klimat i warto jest tam zajechać, jeżeli będziecie na przykład jechać do Bari, to koniecznie. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to chyba bym powiedziała, że właśnie Cinque Terre jako taki zbiór miasteczek i myślę, że to były też takie najfajniejsze miasteczka, które odwiedziliśmy tym razem. Positano, ładne, ale chyba nie złapało mnie za serce, więc to chyba będą te, powiedziałam trzy, no tak, no bo Arbelobello, czy o czymś zapomniałam, o Pizie, no klasyk, Pompeje. Strasznie duży jest ten obszar i też po prostu nie ma tam takich konkretnych miejsc, gdzie można coś zobaczyć, tylko chodzi po prostu tutaj o to, żeby zwiedzić całość, więc to też nie każdemu może się spodobać. No a teraz Alan. Ja nie mam top 3, ale najbardziej mi się podobała Matera. Matera? Tak, ale w ogóle to uczucie właśnie jak byliśmy w Materze się zachwycał. A co byś powiedział później? Albo co na przykład, a co najbardziej cię zawiodło? Chyba Pompeje. Pompeje? A jeszcze chciałabym jakoś taki ekstra dać ten widok na góry tutaj, które widzieliśmy dzisiaj, no. Bo to chyba było najbardziej ekscytujące dla mnie część, jak to zobaczyłam, bo kompletnie się tego nie spodziewałam, ale to też dało mi taki przedsmak tego, co możemy zobaczyć w Dolomitach, więc jeszcze bardziej zmotywowało mnie do tego, żeby jak najszybciej tu wrócić i żeby jak najszybciej to zwiedzić, więc mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał. Dajcie znać, czy tak było, dajcie znać, co tego filmu najbardziej was zainteresowało, no i oczywiście, czy byliście we Włoszech, jeżeli tak, to w jakim miejscu i co stamtąd najbardziej wam się spodobało. Przed nami 11-godzinna droga, więc do zobaczenia. Pa!